27. edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak widać, akcja i cel szczytny, który łączy wszystkich. Mamy dorosłych, mamy młodszych i mamy nawet psa, który dzielnie wspiera w pozyskiwaniu funduszy, w zbiórce. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby pomóc i uczestniczyć? Po raz pierwszy Państwo uczestniczą? Ja miałam dosyć długą przerwę, ponad 20 lat, natomiast jako dziecko, tak jak mój syn, teraz zbierałam na orkiestrę i teraz właśnie, czym skorupka za młody nasiąknie, przekazujemy po prostu wiedzę dalej, cel jak najbardziej szczytny, warto zbierać, warto pomagać. Czy w ciągu tych 20 lat coś się zmieniło w kwestowaniu? Oczywiście poza skalą, no bo skala jest znacznie większa niż podczas pierwszych edycji Wielkiej Orkiestry. Jest inaczej. Chociażby puszki, pamiętam jeszcze metalowe puszki na kłódkę. Hojność ludzi wzrasta z każdym rokiem, naprawdę super. Fajnie, że można zbierać gotówkę, można robić przelewy, można kupować, można wspierać, SMS-y wysyłać. Pod względem technologicznym naprawdę wszystko poszło do przodu. Jest bardzo dobrze. Czy to jest Twoja pierwsza edycja, w której uczestniczysz i aktywnie pomagasz w zbiórce pieniędzy? Jak do tej pory idzie? Dobrze, mam 62 zł. Czyli dokładnie liczysz, tak? A mógłbyś trochę pomachać tą puszką, żeby wszyscy wiedzieli, że tam jest sporo pieniędzy? I rozumiem, że pies też dzielnie wspiera i pomaga w zbiórce pieniędzy. Tak, on sprawdza, ile kto daje, tak, każdym razem. Dobrze, to my w takim razie Bielany TV również również dokładamy przysłowiowe i nieprzysłowiowe 5 zł do zbiórki. Dziękujemy. Serduszko już mamy, dziękujemy. Natomiast jak widzą Państwo, to jest projekt, który łączy. To jest projekt ponadczasowy, projekt, który jakby łączy ludzi w jednym celu. Mamy, jeszcze raz to powtórzę, dużych, mamy najmłodszych, mamy czworonogów. Wszyscy ludzie o dobrym sercu, którzy chcą pomagać. Miejmy nadzieję, że dzisiejsza akcja przebiegnie bez większych perturbacji, że po raz kolejny padnie rekord zbiórek, czego życzymy sobie, życzymy Państwu i życzymy przede wszystkim Jurkowi Owsiakowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.